Płomień Przyprostynia wygrał z Wartą Sieraków 1-0. Mecz rozgrywany był w Przyprostyni. Spotkanie stało na słabym poziomie i toczyło się w głównej mierze w środkowej części boiska. W 68 minucie bramkarz Warty za pokazanie sędziemu liniowemu środkowego palca obdarowany został czerwoną kartką. Od tego momentu zawodnicy Płomienia próbowali pokonać zawodnika Warty stojącego na bramce, jednak okazało się to trudnym zadaniem. Dopiero w 89 minucie, kiedy Szymon Schulz zagrał w pole karne do Piotra Skotarczyka, a jego strzał zablokował ręką zawodnik przyjezdnych, udało się Przyprostynianom zdobyć jedyną bramkę w tym spotkaniu. Sędzia podyktował rzut karny, którego na gola zamienił Daniel Kulus. W następnej kolejce aktualny lider rozgrywek Płomień Przyprostynia zagra w Zwąszyniu z Obrą. Odbędzie się więc derby gminy Zwąszyń.